Ruszymy w dalszą drogę. Nie opuszczamy województwa kujawsko-pomorskiego. Rzepakowym szlakiem docieramy do gminy Gniewkowo. To właśnie tu swoją pasiekę prowadzi od lat rodzina państwa Paul. W akompaniamencie pszczół zaglądamy do uli. To zobaczmy, jak tam pszczółki. No w tej chwili widać, miodu w rameczkach jest prawie pełno. Jeszcze nie jest miód dojrzały, jeszcze nie jest miód podsklepiony. Dopiero zaczynają tutaj widać w tej chwili ten miód, który już jest dojrzały i byłby dobry do wirowania. Zaczynają powlekać cieniutką warstwą wosku, żeby go zabezpieczyć przed przyjmowaniem wilgoci i ewentualnych zapachów. Słyszy pan tą muzykę? Tak, grają, pięknie grają. Ale naprawdę to bardzo uspokaja. To uspokaja i widzi pani, w ogóle pszczoły są łagodne, bo my po prostu możemy wyciągać ramki, możemy zaglądać, można praktycznie te pszczółki głaskać i widzi pani, ani jedna. Jest spokojny. Przez całe życie jedna pszczoła produkuje łyżeczkę miodu. Aby wyprodukować kilogram słodkiego miodu, 60 tysięcy tych fascynujących owadów musi pracować przez tydzień, odwiedzając w tym czasie nawet 12 milionów kwiatów. Pszczoły zostały oficjalnie uznane przez naukowców za najważniejsze żywe istoty na Ziemi. I wciąż niewiele o nich wiemy. Pszczoły miodne mają specjalne koszyczki do zbierania pyłku. Żyją w grupach zwanych rodzinami w pasiekach pod opieką człowieka. Pszczelarze budują dla nich ule, jak trzeba dokarmiają, a gdy są chore, to je leczą. W jednym ulu mieszka jedna rodzina pszczela. Każdy plaster składa się z sześciokątnych komórek. W jednych pszczoły magazynują miód, w innych składają jajeczka, z których wylęgają się larwy i poczwarki robotnic oraz trutni. To właśnie dzięki tym pracowitym owadom powstaje najbardziej charakterystyczny dla kujawsko-pomorskiego miód rzepakowy, znajdujący się na liście sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. To zazwyczaj pierwszy miód w corocznych miodobraniach. Ulubieniec dzieci i dorosłych, wyjątkowy w smaku i o unikalnych właściwościach zdrowotnych. Ze względu na dużą zawartość glukozy i innych cukrów prostych, stanowi dobrą odżywkę regeneracyjną w stanach wyczerpania organizmu, wzmacnia serce oraz zapobiega miażdżycy, stymuluje również układ odpornościowy. Pszczoły od zawsze były w pana życiu? Praktycznie. Tak, ja mogę powiedzieć, że od urodzenia, bo mój ojciec założył pasiekę w 1954 roku i ja wtedy się urodziłem, także dzieciństwo wspominam zawsze, że byłem praktycznie zapędzany do pracy przy pszczołach. Nie podobało mi się to, bo to było zawsze lato, było ciepło, koledzy grali w piłkę, biegali, a tata mówi, chodź, jedziemy do pszczół, więc ja praktycznie... Nigdy nie myślałem, że będę pszczelarzem. Byłem zawsze uczulony na jad pszczeli, ale tak się stało, że jestem z nimi od zawsze. I nie może pan bez nich żyć? Nie. Jaki jest ten państwa miód? Bo jest charakterystyczny. Jesteśmy na Kujawach i Pomorzu, gdzie pożytków nie brakuje. No i oczywiście jest mnóstwo rzepaku. To znaczy głównym naszym pożytkiem jest rzepak. Kujawy z rzepaku słyną. Mamy blisko Kruszwice, blisko zakłady tłuszczowe, więc upraw rzepaku w naszym rejonie jest dużo. Te pszczoły mają tutaj pożytek i jaki miód macie państwo najczęściej, który jest wpisany do kulinarnej sieci dziedzictwa? My jesteśmy w sieci dziedzictwa Kujaw i Pomorza, więc głównym naszym pożytkiem jest rzepak. Zbieramy również miód wielokwiatowy. I mamy trochę miodu lipowego, trochę akacji. Także to są główne nasze pożytki na tym terenie. Chcąc zwiększyć wydajność pasieki, my jeździmy z pszczołami na pożytki i nawet stosunkowo daleko, bo tak w rejon Włocławka, Wagańca jeździmy na facelie, wywozimy pszczoły, a najdalej z pszczołami jeździmy w rejon Białego Boru, Bobolic, to jest na Grykę, na Krajne, w tamtą stronę, więc mamy pszczoły w granicach 220 km od domu, także czeka je długa wycieczka. Czym charakteryzuje się taki kujawsko-pomorski miód? Stosunkowo u nas nie ma dużo przemysłu, więc tych zanieczyszczeń związanych z chemią wydalaną przez przemysł jest bardzo mało, więc on jest względnie czysty. Wiem, że były robione badania przez Instytut Poznański na temat zanieczyszczeń w miodzie, zanieczyszczeń w wosku pszczelim. Jeżeli chodzi o chemię ciężką, tych rzeczy nie stwierdzono. A jest spokojny, łagodny miód, rzepakowy miód jest bardzo łagodny w smaku, lipa jest bardziej ostra.
A oprócz tego my miodu nie podgrzewamy do detalu, my miód kremujemy. Preferujemy sprzedaż miodu kremowanego, gęstego, bez użycia temperatury. Jest to też zwiększa jego wartości odżywcze, bo to, co najważniejsze w miodzie, w temperaturze powyżej 40 stopni ginie. My tego nie stosujemy. Można powiedzieć, że Kujawsko-Pomorskie to taka kraina mlekiem i miodem płynąca? To znaczy miodem tak, nie wiem jak z mlekiem, bo z tego co wiem, mleka jest bardzo mało w tej chwili. Nie? Mleko ale to bardziej tak, na Podlasiu, ale tak, Kujawsko-Pomorskie tak, miodem. Tak, miodem stoi. I mlekiem, tak można powiedzieć. Świat pszczół niezmiennie budzi ogromne zainteresowanie, choć pierwsze zapiski o nich pochodzą z Mezopotamii, gdzie na tablicach glinianych spisano korzyści, jakie przynoszą zdrowiu ludzkiemu. Hipokrates opracował kilkaset przepisów na stosowanie miodu przeciw gorączce oraz odkrył jego właściwości uspokajające. Homer nazywał miód słodką potrawą bogów. Prowadzone obecnie badania naukowe potwierdzają niezwykłe właściwości miodu, czyli przyjemne z pożytecznym. Czy można wyobrazić sobie lepsze połączenie?